Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop tygodniowy, rak, skorpion, ryby od 11 do 17 kwietnia. Bardzo serdecznie zapraszam. Karty tarota, karty cygańskie, moi drodzy, także zaczynamy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, moi drodzy, tydzień świąteczny, 11-17 kwietnia. Rak, zobaczymy, jaki to będzie tydzień. Karta wisielca mamy. Dziesiątka kielichów, słońce, uraka. Dwójka pucharów, kielichów, as monet. No, kochani, rycerz kielichów i kochankowie. No, czy może być lepiej? No, jest super. Moi drodzy, od poniedziałku jest takie zawieszenie troszeczkę, bo na coś czekacie, no na wydarzenia. Tutaj jest wstęp tygodnia, trzeba przemyśleć pewne rzeczy i tak dalej. Będzie się działo na pewno dobrze, ale poniedziałek jest też chęć zrobienia wszystkiego samemu. No i też, moi drodzy, tutaj rozmyślacie, tak? We wtorek będziecie, moi drodzy, z rodziną, sprawy rodzinne będą załatwiane, wszystko się będzie działo po kolei, tak jak potrzeba, poukładane, dużo harmonii, miłości. Może wy na te sprawy rodzinne będziecie czekać w poniedziałek, na spotkanie z rodziną. Tak, kochani, w środę słońce, jest dużo pozytywnych informacji, jest radość, spełnienie, sukces. Słońce mówi o komforcie, może dowiecie się o jakichś bardzo dobrych informacjach z rodziny, na przykład, że ktoś spodziewa się dziecka, że ktoś się zakochał, zaręczył, że ktoś planuje ślub. Super. W czwartek właśnie jest dwójka kielichów, jest ta dobra nowina, relacja, dogadywanie się, miłość, może zakochanie, super czwartek, ale też pogodzenie się z pewnymi sprawami, osobami. Piątek as monet, bardzo dobry początek, może być wypłata albo też, moi drodzy, no, wynagrodzenie finansowe. Tu sprawy nabierają tempa. As monet mówi o bardzo dobrych sprawach, sytuacjach, które nam się układają w finansach. I oczywiście, moi drodzy, możecie też planować jakieś biznesy. Super piątek, coś jest, moi drodzy, na rzeczy od nowa. I sobota, kochani, rycerz kielichów, jest bardzo romantycznie, sympatycznie. Ktoś z przeszłości powraca do nas, myślimy pozytywnie o tej osobie. Jest tutaj, moi drodzy, nawet randkowanie. Mogą też być, kochani, tutaj zaręczyny u was, bo tak się karty ułożyły, pierścionek zaręczynowy w tym tygodniu. Ktoś będzie z raków się zaręczał, ktoś z waszych bliskich, wy. Tutaj naprawdę jest duża miłość, pierścionek zaręczynowy. No i w niedzielę, kochani, kochankowie, to jest harmonia, spokój, spełnienie, dogadywanie się. No super karty, jest miłość wokół was, wokół waszej rodziny. Karty cygańskie mówią o domu, moi drodzy. Zasłużyliście, moi kochani, tutaj na jakąś bardzo dobrą rzecz, bo jest tutaj wizyta, jest tutaj, moi drodzy, coś, na co czekaliście, tak? I właśnie wiadomość. Wy zasłużyliście sobie i macie teraz, moi drodzy, szczęśliwy dom wiadomości od kobiety być może. W zdrowiu, ja bym powiedziała, w tym tygodniu na nogi uważajcie. No i też trochę nerwowości, podwójne narządy, może czasem barki, ręce mogą tutaj boleć, ale podwójne narządy. Oczy, uszy, nogi oczywiście, ręce, tak? Barki tutaj też mogą boleć od kręgosłupa, moi drodzy. Tutaj coś jest z kręgosłupem też u was. Trzymajcie się ciepło, ja wam życzę wspaniałych świąt i takich pozytywnych informacji. Rak, bardzo dobrze, pozytywnie w tym tygodniu. Zobaczymy, co u skorpiona.
Skorpion, od 11 do 17 kwietnia. Skorpionek, co u skorpionka? Siódemka była w poniedziałek, król była we wtorek, tutaj środa, rycerz mieczy. Jest karta królowej monet w czwartek, w piątek piątka buław, o mój Boże. Szóstka buław na sobotę i kochani, na niedzielę mamy tutaj dziewiątkę buław. No jest tutaj u skorpiona, moi drodzy, troszeczkę spraw, nazbierało się, ale będzie dobrze, bo jest tutaj energia polepszenia. Siódemka buław. Może być trochę zablokowania w Was, ale też samotnej walki. Dużo spraw będziecie może delegować z domu. Może też będziecie pracować właśnie w domu. Jeśli gdzieś będziecie chcieli wyjść na zewnątrz, to też tutaj coś załatwić, na przykład w jakiejś instytucji. To może być tak, że może być zamknięte. Ale moi drodzy, też takie trochę niedocenianie ze strony domowników. Jesteście sami pozostawieni sobie w ten poniedziałek. Praca, dom, wszystko. No ale dacie sobie radę, skorpiony są mocne. Kochani, król buław we wtorek jest karta siły męskiej, tutaj dynamizmu. Może być, moi drodzy, też on pomaga, ten król buław. Nie powiem, że nie, ale może narzucać trochę swoje zdanie. No, niektórzy może będą randkować, bo też tutaj jest podrywacz, tak? Rycerz mieczy na środę, kochani. Jest chaos. Ktoś chaotyczny wpada w Wasze życie. To może być jakaś wiadomość, list, osoba, tak? I tutaj może być też list z urzędu, który troszeczkę może tam wytrącić z równowagi, ale dacie radę, macie tutaj fajne karty dalej, nie martwcie się, jest trochę chaosu. W czwartek królowa monet. Na pewno zostaniecie docenieni, wynagrodzenie tutaj przychodzi, jakiś bonus, też coś kupujecie dla siebie, płacicie jakieś rachunki oczywiście może. Królowa monet daje sobie radę, jest usatysfakcjonowana. I moi drodzy, pomimo, że królowa monet nie ma łatwego życia, ona sobie daje radę i Wy tak będziecie działać w czwartek, drogie skorpiony, że finanse powrócą, przyjdą do Was i dacie radę. W piątek piątka buław. Jest tutaj jakaś konkurencja, walka, albo też, moi drodzy, będziecie jakieś robić rzeczy w domu jeszcze. Też to jest czasem jakieś przemeblowania, drobne takie rzeczy. Parę osób może być zaangażowanych w Wasze życie. Też wtrącanie się osób trzecich. Konkurencja w pracy. Uważajcie na takie konflikty. Niby to nie będzie wielkie przy szóstce buław, ale zawsze coś tam się będzie działo. No i dobrze, u skorpiona zawsze coś się dzieje. Sobota, szóstka buław, jest polepszenie, nagroda, zwycięstwo. Gdzieś wychodzicie, może razem. I tutaj działacie pięknie w sobotę. Jesteście zadowoleni z Waszych emocji, z Waszego życia. I oczywiście jesteście bardzo chwaleni, komplementowani. Polepszenie sytuacji życiowej. No i w niedzielę jest trochę przeciążenia w Was. Na pewno będziecie odpoczywać, może wybierzecie się gdzieś na spacer do lasu, ale też, moi drodzy, przy tej dziewiątce buław, pamiętajcie tu przy tych kartach, że idzie do Waszego życia lepsze życie, lepszy czas. Proszę o tym pamiętać. Będzie to dobry tydzień, jest troszeczkę walki w Was. Na układ krwionośny ja bym uważała, bo z siedmiu kart tutaj cztery karty mogą mówić o skokach temperatury albo ciśnienia pulsu z pracy, z nadmiaru pracy, z emocji. Uważajcie na siebie, kochane skorpiony. No i oczywiście, moi drodzy, tutaj kolana, jakieś takie sprawy związane z kośćmi też mogą dokuczać, ale myślę, że układ krwionośno-naczyniowy jest najważniejszy, aby na to zwrócić uwagę. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę spokojnych, radosnych świąt.
No i kochani, karty cygańskie, bo bym zapomniała dla Was, drogie skorpiony. Tutaj jest list, wiadomość, też mówiłam o tym w tarocie, kochani. Jest jakaś wycieczka, podróż krótka, dłuższa, moi drodzy, i stałość. Także to, co macie zrobić, to wykonacie, otrzymacie wiadomość i będziecie mieć podróż. Ja życzę wszystkiego dobrego skorpionkom i pozdrawiam serdecznie. No i teraz przechodzimy do ryb. Tydzień świąteczny od 11 do 17 kwietnia, drogie ryby. Sprawiedliwość. Zaczyna się od sprawiedliwości. Kapłanka, przepraszam. Ósemka kielichów. Jest wieża również na ten tydzień. Jest szóstka kielichów. Jest as monet. I mamy króla buław. Tak. Rozpocznie się sprawiedliwością tutaj tydzień. Możecie liczyć, moi drodzy, na załatwianie jakichś spraw z przeszłości urzędowych, sądowych. Zaczynacie działać od poniedziałku. No nie widać tej sprawiedliwości, no ale tutaj większy format kart. Będzie sprawiedliwie możliwe, że coś się właśnie wyjaśni z przeszłości. We wtorek arcykapłanka, kapłanka w tej talii. Tajemnica może zostać wyjawiona, rozmowa z kobietą, ta kobieta może troszeczkę wtrącać się w Wasze życie i Was osądzać. Może to być kobieta z drogi również. W środę ósemka pucharów, gdzieś wyruszacie, coś załatwiacie, działacie, kochane ryby, w środę. Na pewno będzie lekkie zamieszanie, obowiązki i podróże w środę. Czwartek, wieża, zmiana planów, uważajcie na drodze, w podróży, na swoje auto, ale też, moi drodzy, kości, kręgosłup może dokuczać. No i ogólnie to jest zmiana planów. Coś, co planowaliście, przełóżcie na kolejny dzień. Taki czwartek, moi drodzy. Piątek jest szóstka kielichów. No cóż, szóstka kielichów mówi o spotkaniach, też o tęsknocie. Czasem możemy za kimś tęsknić. Tutaj możemy się z kimś nie spotkać, moi drodzy. Może to być odłożone, tak? Bo tutaj są spotkania, tutaj jest wieża. To spotkanie może nie dojść tym razem do skutku. Ale ogólnie dużo kontaktów może być telefonicznych ze znajomymi, z rodziną. Sobota. As monet, jest dobrze, nowy początek, nowe działanie, możliwe, że pieniądze tutaj macie bardzo dobre przy asie monet i nowe plany snujecie. Kochani, król buław na niedzielę, jest to mężczyzna, który jest bardzo wysportowany i elegancki, ale on może tutaj na przykład Was odwiedzić. Może być miła randka, może być spotkanie, ale też troszeczkę może narzucać swoją wolę. Ale myślę, że będzie sympatycznie. No tutaj horoskop byłby bardzo dobry, gdyby nie ta wieża. Ona coś popsuje w Waszej podróży, w Waszym spotkaniu. Nie martwcie się tak bardzo, bo tutaj no tak wyszło. Dobrze, ja Wam życzę spokojnych, radosnych świąt. Kochani, sprawy kobiece, sprawy układ moczowy tutaj w zdrowiu, hormonalny. Barki, ręce mogą Was boleć. Karty cygańskie mówią o pieniążkach, o pieniądzach. Jest mały smuteczek przy finansach, być może u ryb. I też może być mały smuteczek w domu. To może być związane właśnie z Waszym domem, z Waszymi finansami. Tak tutaj karty cygańskie pokazały. Moi drodzy, ja Was tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę jeszcze raz spokojnych, radosnych świąt. Wszystkiego dobrego.